witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego 12 odcinka z serii Pokémon Nuzlocke Chronicles Crystal. W poprzednim odcinku złapaliśmy Sudowoodo Mona, który był Digimonem i który tak naprawdę nie jest Sudowoodo, tylko był Stantlerem. Zabiliśmy właściwego Sudowoodo i... o czymś jeszcze zapomniałem? No i Gru to był odcinek, w którym Grunowi się nie chciało, więc zacznę teraz przedstawiać moich współtowarzyszy niedoli. Pierwszym moim współtowarzyszem jest Szpadel, witam cię bardzo serdecznie. Łak, fajnie. Dzień dobry. Nie wiem, komu oddałem głos. Mogę losowo? Cześć, jestem Leo i jeszcze jest z nami Gru, któremu ostatnio bardzo się nie chciało i złapał Sudowoodo, który nie może digimorfować. Jak nie może, jak może. To jest najpiękniejszy pokój na świecie. Ja, jestem Grey widział. I Paper mi przerwał, bo jest parówą. Dobra, zaczynajmy to. Przedstawiam nasze pokemony. Przedstawiam nasze pokemony. Ale z racji tego, że ja przejmuję tutaj dowodzenie i zdecydowanie nie podoba mi się to, że Ripley jest dalej w drużynie, a Sudowoodo Mon tutaj też jest dalej w drużynie, więc ja tutaj teraz postaram się przegmerać nasz komputer w poszukiwaniu czegoś ciekawego i wrócę to wszystko do góry nogami. Także ja chcę najpierw zdeponować Pokemona i to będzie pewnie... Biedny Poliwak, biedna Modro. Sudowoodo Mon ląduje w depozycie. Ripley też ląduje w depozycie. No, nie jesteśmy w komputerze, ale jest kursor. Ale nie widać tego kursora na nagraniu, hello. Ale my go widzimy i nas denerwuje. No i będziecie widzieć przez cały odcinek, o proszę. A siebie parówa po prostu. Dobrze, i teraz co ja mogę wyciągnąć za Pokémona? Na pewno wyciągnę Mortycję, bo bardzo dobrze się z nami tutaj żyje i chyba na 23 poziomie, z tego co pamiętam, ona ewoluuje. I... nie powiedziałbym, bo ostatnio zrobiłem z niej jojo, ale dobra. Co my możemy tutaj wziąć? Mamy typy Poison, mamy... Bungie jest ciekawym pomysłem, Kule Gunda też, Tragedia, Sudowoodo, Mon... Paper, weź ten kursor. To już nie jest śmieszne po prostu. Dziękuję. I chyba wydaje mi się, że dobrym wyjściem byłaby to Afrodyta, chociaż Leo jej pozbawiła w pewnym momencie rozgrywki jedynego ataku roślinnego, jaki znała, ale z racji tego, że dostaliśmy w poprzednim odcinku Leafstone, to możemy ją za niedługo wyewoluować w potężnego Victreebela. Czy wszyscy się zgadzają z tą decyzją? Nie, na 42 dopiero jak będzie miała Razor Leafa. To wybieram Gruna w takim razie, skoro popieracie Gruna, to wybieram tak, Gruna. Tak, wybierz Gruna, to będzie ciekawe. Wybieram Gruna i... Ale nikt nie poczeka, a może... I dzwoni do mnie Gina, znowu! Gina, daj mi spokój! Janusz, i zgina! I znowu coś podniosła! To, to jest kolejny Leafstone, który możemy odebrać. To jest... ja się tu czuję... naprawdę... mogę dojść do głosu, dziękuję. Tak. Gdzie ta demokracja? Nie wypowiedziałam się na temat, czy chcę ewoluować Afrodytę. Albo wiecie, co zrobię? Polar mnie. Ale to chcesz, jak chcesz ewoluować Afrodytę? Nie chcesz ewoluować Afrodyty? Chcę ewoluować Afrodytę, bo potem będę wszystkich straszył tym Pokémony i kazywał jej zjadać. A jeszcze Gluta tutaj mamy. Glut jest głupi. Wywalam Gluta. Wywalam Gruta. Gdzie jest tragedia właśnie? Tragedia była w boksie na końcu. Ona była na chwilę deponuje deponuje Gruna i będziemy latać z 5 Pokemonami. Jak na razie może uda nam się złapać Miltanka w ścieżce obok. Yes. Ej, to by było zarąbiste, to byłby ja pozwolę jako dobry człowiek Leo powalczyć w następnym gymie, a ja połapię Poki i powalczę z Kimonogalsami. Ale jesteś super. Jestem Już na pupy lecisz. Gdzie jest tragedia? A tu, widzę. Nie widzisz jej. Widzę. Jak można ją ominąć? Jak można nie widzieć tragedii? Wielkie żółty wody. Kapcie też mi się czasami gubią w pokoju, to co? On ma jeszcze skrzydełka. Dobrze, i teraz ciap. Gdzie idę? Pierwsze co idę, to idę złapać tutaj Pokemona. Hello. Ej, ja mam pomysł. A dlaczego z Kimenogera nie zrobisz sobie Eevee Challenge? Eevee będzie walczył ze wszystkimi swoimi ewolucjami, a jak wygra bez żadnego leczenia, to zostanie w naszym teamie. Nie. Nie. Nie wiem. A kto to ci Magikarp? Żeby mieć Gyaradosa później, hello. Jak łapie, nie wiem. Nie wiem, jak się do tego odnosicie, jak łapie. Nie mam pogady. Ja jestem za. Spoko, wypuszczę go następnym razem do wody. Zwrócę mu wolność. Ale nazwij go Sushi. Ja go nazwę Sushi. Sushimi.
Wszyscy go nazywają Sashimi. Sushi, Splash. Tsunami! On robi. Ebi. Ale mój Gyarados, jak mam już potem Gyaradosa, to nazywa się Sushi Sama. Nazwijmy go Ebi. Ja właśnie o czymś zapomniałem. My nie mamy Pokeboli, bo ktoś ich nie kupił w poprzednim odcinku. Nie mamy jakaś tylko... głupia paruwa o tym zapomniała. To jest jeden ostatni Pokeball, który schodzi na Magikarpie. Jak się nie złapie, to jesteś paruwa do kwadratu. Jak można Magikarpie nie złapać Pokeballem? Z taką ilością HP. No to nie. Szczęście. Nie jestem paruwa do kwadratu. Buźkę. Więc Magikarp został dodany do mojego Pokédexa z racji tego, że ja tu jestem przy klawiaturze, ja tu jestem przy władzy. Ja nazywam tego Pokemona. Upgrade Ball. DJ. I to będzie Tsunami, bo ja wierzę, że to w przyszłości będzie potężny znowu... Gyarados. Czemu znowu? Już kiedyś słyszałem taką nazwę Gyaradosa. Ba, nawet był w moim Red... no właśnie. Random Locku. To był Gyarados? Tak. Dlaczego powielasz schematy? No, bo jestem do nich przyzwyczajony, hello. Dobrze, że mamy zróżnicowaną drużynę. Każdy jest trochę inny, nie? Ty się starasz powielać schematy, ja się staram właśnie myśleć nieschematycznie, więc zabijmy Sudowoodo, złomy stan Tlera, nazwijmy go Sudowoodo Mon i wrzućmy do boksa. Wezmę 10 Grunboli. Wezmę... To jest dobry pomysł. 10... To już na zawsze będzie Grunbol. 10 Super Potionów. Potiony i ruch. I tak na to jeszcze nie jest? Mamy hajsu. Nie mamy hajsu i kupię 3 Pokebole, bo mnie stać. A może antidotki ze dwie? Nie wiem ile mamy, ale... Mamy Psyncure Berry, to da radę. I w ogóle, nie? I mamy 6 pieniążków. A, Psyncure Berry to jest świetnie. Fajki kup. A mamy Psyncure Berry. Nie, bo nie urośniesz. Ej, Pipera, nie chcesz złapać tego? Pokemona na górze? Pepper chce, ale Pepper najpierw pójdzie tutaj. Spader wyszedł jej teraz, nie wiem co. Dla ciebie kiełbacha. Mielonka pospolita po prostu wieprzowa. Co? Sorry, wołowa, bo chcesz Miltanka złapać. No chcę Miltanka złapać, a co? Jedna prośba. No. Jeżeli trafi się Tauros, nazwijcie go Miss Magius. Proszę, to jest tylko jedna moja prośba na tej drodze. Jakby się trafił Tauros, nazwijcie go Miss Magius. Zastanowię się. Upa! Slam nie trafił! Ale ma inteligentny wyraz twarzy. On jest inwalidą. To jest połączenie jelenia z bobrem. Tak solo. A wyszła kijanka bez rąk. A wyobraź sobie, że to co ma na głowie są jego rączki. Tak teraz jeszcze bardziej głupkowato wygląda. Chyba sobie Paper wyobraził. Masakra, nie. Wyobraźcie sobie, jak on sięga po coś do stoinka. Próbuję dosięgnąć po prostu jedzenie. Dobra, wchodzę w tą trawę. Trzymajcie mnie. Tak wiecie, twarzą ryję od stoinka, ale nie radę. Ej, słyszycie ten dzwoneczek, czy nie? To jest miał. Nie słyszę dzwoneczka. To dobrze, bo moja dzwoni. O, to jest kobieta, nazwiemy ją Wypłata. Wypłata, jestem za. Kudłata Wypłata. Leech Life, idź. Leech Life, super sobie poradziłeś. Ej, on ma pisankę na czole, nazwijmy ją Pisanka. Nie, to nie. Wypłata jest fajna. Ej, i jej lewa dłoń to jest wąż, zobaczcie. I prawa też. To jest meduza. Jej ogon to też, też wąż. To jest shiny ekran. Ej ty! Ej, paper! On ma na głowie ten hełm z Dark Soulsa, widzisz to? Ten co świeci w ciemności. Ten robaczy taki. Niech ci będzie, ale to jest mocno naciągane. Może ma mniej tych włosków, ale... Dajmy jej Everstone. Zwiedź się po prostu koto wąż. Kto wąż? A może jednak Wypłata, co? Wypłata. Wypłata? To jest takie mainstreamowe. O, moja Wypłato. Ale tak, on by na to przemywał. Ej, jeszcze Great Balla rzucił. Grunbola! Wajza. Grunbol. Jak się nie złapie, to nabierz go People. Cholera. Peter wyda połowę kasy, nazywam go People. Przeszło, ja go na... Ej, ale to jest ona. To Pipa. Pipola. Pipola. Pipolina.
Pipolka. Pipolinka, pipulka. Czy wypłata? Tak, chcę dać i miał to obowiązkowo. To co, pipola czy wypłata? Wypłata, bo ty przyklejasz tam kasę w... Pipola. Wipola. Ale, teraz, ale na końcu coś głupiego dodaj. Wypłata mon. Wypłata! Dokładnie, wyplato... pięknie. Wypłato mon. Czekaj, jeszcze A musisz dodać. Wyplato mna. Ja tam. Czujecie jak... To nie ma rodzajników. Dobra, mamy wypłatomat. Ja dzisiaj robię głupoty, ale... No to jest piękne. Sam... Piękne. Dobrze. Nadrobimy straty w sklepie. Słuchajcie, jak na, nas ten Chris będzie zagraniczny w sieci, to on będzie miał biednie czytać te imiona. Paper, a my nie możemy teraz złapać jakiegoś Merila czy coś takiego w jaskini? O Boże. A możemy tam wejść? A nie, właśnie nie wiem. Do jaskini. Ale tam była, jak, tam była jakaś jaskinia, właśnie wejście. Ale nie mamy surfa, żeby do Merila dojść. Ale to po co nam Meril? Człowiek grun. Mamy Psyduck'a. Na cholerę mam takie Pokémony. Mam już innego. Tu jest jakiś przedmiot. Ultra Ball. To już nie jest Grunball. No to jest już Poodle Ball. Mount Mortar. Ciekawe co tu będzie. Pewnie kolejny Geodude. Dudę. Nie, proszę nie mylić. Kuno Dudo. Proszę nie mylić. I Zubaty najwyraźniej też. Zubaty są wszędzie. Unfortunately. Zubat kontra Zubat. A najgorsza jest walka Zubat kontra Zubat na tych pierwszych poziomach, jak on ma lead life'a po prostu. I Super Sonika. Jej, nie. Czekaj, nie czekasz to. Na krzyż. Oh yeah! Pika Blue! Nazywamy go Pika Blue. Yo. Czemu mamy same samiczki? Bo to jest ten, żeby nie było szowinistycznie. Wychodzę. Tak. Nie, najpierw Szpadel ma dzisiaj ciężko. Najpierw Eevee, potem Pika Blue. Nazwijmy ją Szpadel. Nie maruj. A ja wam, widzowie, powiem coś jeszcze lepszego. Ten odcinek też jest nagrywany 14 kwietnia. Paper, ej, wiem. Nazwij ją Grunball. Tylko ona wygląda jak Grunball, zobacz. Kusisz, ale... wygląda jak Grunball. I nawet ma Grunballa na ogonku. Ale jestem za tym, żeby się nazwał... Pika Blue. Jak? Ale Pika Blue to jest ten, nie szpadel, to jest tylko mainstreamowy. Jak? Nie szpadel, tylko łopata. Łopata? Albo saterka. Niebo szpadel nas nienawidzi. Czekaj, szpadel, łopata, saperka, saper, bomba, okej, okay, Merlin został złapany. I teraz jak ją nazywamy? Propozycję. Grunballa. Tak ze śląskiego trochę. Grunballerina. Grunballa, Pika Blue albo Saperka. Albo wyrzućmy to z drużyny. Aquamaus. Saperka? Kululu nazwij. Kululu. Tak się toczy. Jigglypuff. Dobra. A nie Kululu, że się toczy? To może Grunballa, co? Tak ze śląskiego. Grunballa. Bala, o, tak napisane, dobra. 14 kwietnia to nie jest nic. No, okej, to datę zapamiętasz na zawsze. Tak. Gdyby, że jej głupiego Eevee, to teraz... Mon. Nie, bo to jest ze śląskiego. Bala przez jedno L. To PK. Boss piekar. A jest ten? Kurde, jak się to zapomniałem. Zrobię coś takiego i zostawię. Grunballasa. Grunballas. Z myślnikiem jeszcze za Grunem. Tam zostaje. Grunballas. Ale to było coś, czego nie chcieliśmy złapać. I teraz będzie matchup. Ratata! Nie. To Joey! Mamy Joeya jeszcze. Ratatata, to ojciec wszystkich szczurów. A co nam kiedyś umarło, bo już zapomniałam. Coś nam umarło. Lao. Snowpok! Lao. Ej, ale co? Lao.
przypomnieliście mi o niej. To jest właściwie, tu jest ten. Ja tu mogę jeszcze zacząć łowić. To są Quillfishe, nie? A ja ty nie możesz headbata zrobić i coś fajnego tu złapać? Ale masz tylko Ultroda, a Quillfishe są na górze. Uwaga, próbuję. A tutaj nie ma tej magicznego krzaczka na przykład, czy coś? Nope. A spróbuj tam po prawej bardziej. No. Tak, to? I zobacz, czegoś za znakiem nie ma przypadkiem. Tu był Ultra Ball, gdzie stoję. Tutaj spróbować? A, dobra. Tak, tutaj spróbuj. Dobra, ciulą z dynki. Nope. To był tragedia. Widzisz, że ja otyńczowa to nie widzę? Nope. Co mówisz? Że o tych drzewach to w ogóle nie widziałam. A wiedziałeś, Szpadel, o tym, że możesz użyć kata na ten, na trawie i się skosi? To czuję się wkręcany, ale... Ale serio teraz tak jest. Serio, to jest serio. Jeśli chcesz, to ci pokażemy. Tylko najpierw dam kata na szybę. O! Jest coś! Miejmy nadzieję, że to Herakros. To jest powtórka, nie? Tak. Tak? Nie. Tak. Nie złapaliśmy. Aha, Grun go zabił chyba. Tak. Ale to się liczy jako powtórka, bo... Nie, to się nie liczy jako powtórka. Ale on zginął! To się liczy jako powtórka. To miał być pol. Który on ma poziom? Przepraszam bardzo. A, sleep zasłonił. Oczy twoje zasłonięte mrokiem zostały. Potwierdzam. To w takim razie, jak kiedyś jeszcze spotkamy Spiroła, to dalej będziemy go musieli złapać. W każdym razie, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie pójść do Burnt Tower i spróbować złapać jeszcze jednego Pokemona i przy okazji zaaktywować co nieco. Ale on będzie miał dużo zabawy z walkami. A tutaj nie ma rywala gdzieś? Ale rywal jest dopiero tam w głębi. Dzień dobry. Dostać raka. Jeśli chodzi o Magmara, jeśli chodzi o Tiddaka, to tylko nad. Tylko rano jest chyba dostępny tutaj. Ale może być Kofi. My name is Yusin. I'm on the trial of a Pokemon named Suicune. Ale przecież on tu jest w kamieniu cały czas. To czego on szuka? Janusz? No. And you are? Janusz? Exotic name. Glad to meet you. I heard rumors that Suicune is in... Strasznie słabo cię słychać, Leo. Lepiej zaraz sobie wsadzę mikrofon do ust. O tak. Ojej. No dobrze, Leo, kontynuuj. I heard rumors that... Co zrobić z tym mikrofonem? This burnt tower, so I came to look. But where is that? Can you come and meet me? Idzie Morty. Hej, Morty. Chciałem powiedzieć do karateka. Hej, Mortycja musi go zabić. Tak, tak, tu dowiedzieliśmy się, że spoczywałem tutaj Entei, Raikou i Suicune, a ja się po prostu tutaj przejdę. Nie będziemy szli do Michała na razie. Ej, to się serio Suicune nazywa? To brzydko nazwa. A co myślałeś, że Suicune? Dla mnie to był Seikan, jakoś tak też mówiłem. Nie wiem czemu. Może. Seikan. A to z kolegą tak gadaliśmy, nie wiedzieliśmy nic o japońskim i byłeś każurem, o niczym nic nie wiedzieliśmy. Tak byłem każulem, ale fajnie było. Każulem. Gdzie tu jest jakiś Kofi? Na każulem. Kofi raczej. To nie jest Kofi. To jest ojciec wszystkich szczurów. Ja byłem napompować szczurów. Ja teraz mam pytanie, czy będę musiała przez cały odcinek przechodzić cały park? Bo mi głupio zostawić tych trenerów, czy mogę ich speedrunować na treningu? Wyrażam zgodę. Możesz rolę możesz robić. No tam jakąś taką śmiechową muzyczkę to jestem za. No ratata. Ej, wiecie, że tej Raticate'a można złapać? Serio? No. Łapiemy jak jest coś czy nie? 5% Raticate'a. 5% Raticate'a i 30 na Koffinga mamy. A Rock Smash'em możemy zrobić Krabiego albo Shaku. Jest Koffing! Coffee, tej, tu jest na Rock Smashu Krabi? Tutaj jest. Tak. Nie wiedziałem. Rock Smash tej Krabi. Krabi. To nasza nowa piłka do gry. Jeee. Ej, patrzcie jak on ma małą rączkę. Widzicie to? Jaką rączkę? Jaką rączkę ma z boku. Ta pierwsza wypustka od nas.
Taka rączka mo. Witajcie w mojej wieży. Dobrze. Bracia. To co teraz? Zgadzamy się. Jak go nazywamy? Samiczkę. Al-Kaida. Nie no, a tak jakoś... Pierdzioch. Abdul... Pierdzioch. Gazbomba. Aladyn. Aladyn. Nie, to jest Amita, to Jasmina. Panun? Dlaczego? Panun? Jak się nazywała ta liderka z Black to White to, co miała tego Koffinga? Nie wiem, to mało. Valerie? Nie, to nie była Valerie, nie? Valerie to była ta... Nazwijmy ją Violet po prostu. Britney Spears, bo ona... Jestem za Violet. Kto jest jeszcze za Violet? Nie znam. Violetta. Nazwij ją Purpura. Nazwij ją Britney Spears, bo ona ma... Ej, przed chwilą Violent było. Może Violence... Pur... Może być Purpura. Purpur. Ej, to jest prawie jak Paypur. Trzeba Purpura. To fajnie zmienić. Purpura. Palun? Purterra. Purperra. Paperra. Paypurra. Pięknie. Dzisiaj przechodzimy sami siebie w wymyślaniu nazw tak. Dla Pokémon. Ale jestem całkiem zadowolony z tego Pokémona, nie powiem. No. Teraz spotkam jeszcze pewnie za 3 lata te po drodze. Ja też jestem zadowolony. Nowa piłka do kopania. A jestem za... Polską. Okej, może być. Też może być. Potwierdzam. Na którym poziomie Zuba dewoluje w Golbata? 25. Dziejku, nawet Szpadel to wie. Ale ciebie paruwa, Paper. Dzisiaj improwizowałem. W tym odcinku ja jestem każulem. 22, robaczku. 75. W 75 to ty wyewoluujesz, Padlu. Jeszcze nie wiem w co. Urosnę? Nie, to będzie taka mega ewolucja. Po prostu. Już ci mówiliśmy, co musisz zrobić. Musisz iść do apteki i poprosić o grzybki od Mario. Dokładnie. I to pójdę do apteki do Leo. Znowu Gina! Ej, ona nas stalkuje, trzeba usunąć jej numer. Nie, bo daje nam staw darmowy. I czy ona właśnie mówi o hopipach? Tak. A nie, ona ma hopipę, dobra. Już myślałem, że ona mówi, że jest fala hopipów. Dobra, mam jeszcze trochę czasu, to wchodzę do dziewczyny Kimono. Czy ja mam jakiegoś Pokemona, którego tutaj nie potrzebuję? Jest tsunami! Czy ty powiedziałeś, że wchodzisz do dziewczynek Kimono? Czy chcesz im wejść pod Kimono, tak? No dobra. Zostawiam tsunamiego. No raczej. Ale po co? Bo mogę. Chcę, żebym go zabił. Ej, ty byś teraz podmieniał, chyba sobie ja ze mnie robisz. Oczywiście. Zabiję tak. Go w kolejnym odcinku, jak. Nie, jak no. Jedną walkę, masz tyle Pokémonów do zabicia, których nie lubisz, padę. Zostawiłbyś Magikarpa. Hello! Jestem za, Magikarp jest fajny. Ale my i tak mamy, będziemy mieć czerwonego Gyaradosa, więc. To będzie. Chociaż. To jaki jest pierwszy? Umbreon czy Espeon? Umbreon? Nie wiem. Flareon. Flareon Neiru. Ej, to w sumie mogę zostać, no bo co? Ej, a co robimy z Eevee? Co robi Umbreon? Co? Co robimy z Eevee? Umbreon? Mrok. Umbreon będzie dobry, polecam. Umbreon? Komu to potrzebne? Flareon? Znaczy, przypominam, że to jest ta generacja, kiedy Eevee uczy się najsilniejszego i ostatniego ataku na poziomie 77. Jaki to był atak? Irpis? Jolteon się uczy chyba wtedy Thundera. A co, nie dojedziemy do 77? Mamy całe dwa regiony, żeby to zrobić. Właśnie, Leopels. Paper, czy ty chcesz naszą Ginevrę wymienić na jakąś krewetkę? Serio? Na jaką krewetkę? Nie no, obie zostają na razie, no co? Ale w drużynie? Po co? Tyle typu. Nie, bo Paper po prostu chce szkolić Magikarpa. Ja nie jestem za tym, bo i tak będziemy mieć Gyaradosa z Lake of Rage, tylko czas tracimy. Tak. Ale to wydaje. Będzie Shiny Gyarados, taki czerwony, taki bl. Co mi coś bl. Za dużo Shiny w tym let's play już jest. Wiesz, Pokémon
Nuzlocke Shiny Chronicles. Super Ultra coś tam. Blink! 23 poziom. Ja bym wolał tego expa podawać pokemony, które są naszym mainstreamem w drużynie. No dobra, to wymienię tego pokemona. To co, wsadzam Eevee do drużyny? Znaczy nie wymieniaj, po prostu sobie coś innego weź. Dlaczego Eevee? Ale będzie Umbreon. Umbreon, właśnie. No. My i tak my zawsze w nocy nagrywamy, więc. Ale kogo? To był trujący kolejny Pokémon. No to będzie już za dużo, także wydaje mi się, że Umbreonenon. Oj, no może. Umbreon, jak mało tam? Trzeba chodzić teraz dużo. Patrzcie, Paypurra, Grunbalas, Wypłatomat. Same wspaniałe imiona. Ej, wiecie co? Jakbyśmy mieli kogoś Poison, to chyba Afrodytę. Ale dobra, nie, bo ona dobra. Przypomniałem sobie, co Leo i zrobiła. Bierzesz tego gluta w końcu? Tak, biorę tego gluta i będziemy z nim teraz ale biegać. Ale Spadel aż... go nie lubi. Ale Umbreonena już toleruje. I Leo a Umbreonena tolerujesz, Leo? Toleruje. No czyli toleruje, no. Toleruje cokolwiek, czego nie muszę wykluwać i nie robi Eevee. Nienawidzę Eevee. Ja też nienawidzę Eevee. Tragedię trzeba podekspić, bo ma niski poziom. Mortycja na 22, nie? Ewoluuje, no to więc... Idź na Mortycja. Pewno Modro ewoluuje na 22, więc... No to mamy kilka tych, nie? Rzeczy do wytrenowania teraz. Rzeczy trzeba by wymasować jeszcze raz tego Zubacika. Żeby był szczęśliwy. Co my tutaj mamy? Battle Kimono Girl stands out Espeon. W cuk. Pur. Ja mam taką czapeczkę na szafie. To nie jest dobry matchup tutaj. Także zmieniam Pokemona. No tragedię! Wiesz co, zachowałeś się jak Grain podczas pierwszej walki z tymi, z Forkingami. A to nie jest najlepszy moment na walkę z tym, z bossem. Teleportacja, pach. What? Ej. Fcuk. Nie, to... Krytyk. Ej, ale to jest chamskie, bo akurat o jeden poziom niżej. Daj Czesia! Czesiu sobie da radę. Czesiu, dawaj radę. To chyba nawet ma więcej specjal defa niż defa. Jaki on jest skurzony, łopana. Raczej. Jest no bo strasznie nie spodobało mu się po prostu wybór Pokemonów, które wybrałeś z boksa i które wrzuciłeś. On bardzo kochał tą klepę. Co? Uczyniłeś mu ból. Masakra. Teraz on uczyni ból z twoim życiem. Ciekawe, czy Kuiga tak zada większe obrażenia. No, wow. Okej. Okay. Bo to Kurite Kairu. Confusion. Ej, jaki to ma dev w ogóle? A nie, ej, bo SPN jest przecież tym, Special Wallem chyba trochę, nie? Trochę. O to chodzi. Quick Attack! Hazi. Nie! Ale jesteś... Masakra, dobrze, że kupiłem super ale, ale teraz te są, nie będziecie słuchały. Jak patrzy w ogóle na was. Takie... Z was noby. To jest bardziej w stylu wszyscy jesteście durnie. Wszyscy jesteście. No zobacz, jak Imoens z Root Baldura po prostu. Wszyscy jesteście durnie. Otworzę moje trzecie oko. Oh yeah! Dobrze cieszyć się z małych zwycięstw. Jej, tragedia awansowana poziom 21. Oh yeah! Ciekawości zobaczę, na którym Dun Spears zostaje atak. Mogę dokończyć ten, te kimonogersy, czy skończysz teraz odcinek? Nie. Dobra, to pójdę uleczyć tylko. Poki. Że tak powiem, zabaw się. No minuta. Już około 20, została nam minuta do końca tak mniej więcej. Okej, to skończ kimono. Poco Paper, możesz się zabawić. Dziękuję. Dziewczynkami. No i na 26 nasza tragedia dostaje super atak, Pursuit. Pursuit na 26. A potem na 30 Screech. Damn. Na 38 Takedown. Ale super. Ale może mieć zapkano za to. Jezu, i Nate tu jeszcze tak w ogóle jest. Nie, żebym tyle ile Eevee ale... Lucy, 5. Tyle ile Eevee w drugiej 5. O Jezus. Umbreon. No, nie fajnie.
Ale on szajsko tutaj wygląda, masakra. Właśnie. Może nie chcemy Umbreona, poczekamy na Fires... Nie, poczekamy ale on na... od tyłu dobrze wygląda. On ci pierdnął. No, Umbreon przynajmniej potrafi używać kuwety, was na Santa, tak. No właśnie. Zatrujemy go. Nie. Nope. That's cool. A i w ogóle Umbreon będzie najlepszy do Nuzlocka, bo jest defensywnym podstawem. Tank jest. Ale wiecie co, na przykład jeszcze Vaporeon ma chyba dużo hapsów. No, Vaporeon ma bardzo dużo hapsów, to jest masakra, jak tak teraz gram w te... Jak na Nuzlocka, to albo Umbreon, albo właśnie Vaporeon. Chociaż Leafeon też nie ma złych obron z tego co... Ale generalnie Leafeon jest łatwo zastępowany przez inne Pokémony. Na przykład przez Bellosoma chyba, jest chyba Bellosom podobnie się go używa, ma statystyki wyższe. Albo jakieś herezje prawie. Nie wiem. Bellosom ma bazowe chyba 90 special ataku i 80 ataku. I patrzcie, on ma na głowie Umbreolę. Umbreolę? Ej, jakby to była samica Umbreolę. Jego, to byłby Umbreola. Nightshade, wow, pokonaliśmy pajączkiem Umbreona. Bellosom jest wytoksany bardzo. Bellosom może mieć dwa różne movesety, i fizyczny, i specjalny. No. Swords Dance, Leaf Blade. Poza speedem. Ale ma chlorofil. Sprawdzasz go? Tak, sprawdzam Bulbapedię. Bellosom ma chlorofil, Bellosom jest bardzo dobrym pokonanym. Jeden z moich ulubionych grass type poków. Chciałeś sprawdzić, czy herezję prawie. Bellosom. Jak ja w ogóle zobaczyłem, patrzę, Boże, jaki to jest epicki Pokémon. Potem patrzę, to z Glooma ewoluuje i wow. I Sandstone, ja bym chciał go w ogóle. Nie wiem, czy będziemy mogli jeszcze możliwość. Mamy jeszcze gdzieś możliwość złapania Glooma chyba, nie? Zaraz to sprawdzę. Odnisze jeszcze gdzieś występują, ale nie wiem gdzie. Zostało mi dwóch trenerów. Został ten z Jolteonem. Route 24. Z Vaporeonem. W Kanto jest Gloom. Tam na tym moście koło Mewtwo Cave'a. A, no. Ale to jest Gloom, ale może jeszcze Oddish gdzieś jest, nie? Teraz wam powiem. Vaporeon. Vaporeon. Druga, piąta, szósta, 24 i 25 i Ilex Forest Knight. Ilex Forex Knight. Opa, Gangnam. Forest Knight. Kanto. Sam smutek. Odisze w Kanto są tam, gdzie zawsze były. W sumie. Jest, tam zatruł koło się. Pusty. Czas umierać. Musisz do lekarza. Ej, Odisze w ogóle one są tylko w... A nie, sorry, to w Gold Silver, a my jesteśmy na krystalach. Mhm. 24 droga i 25 i Ilex Forest. To jest wszystko Kanto. Smutek. Tak musisz mieć Sunstone'a. Ale Vaporeon jest ładny. Okej, czeka nas ewolucja. Woohoo! Owulacja. Tak, owulacja. What? Co wad? You're stronger than you look. Jesteś silniejszy niż patrz. Pokémony ewoluują? Przecież my gramy w Digimony. To jest to czarna magia. Ale to już nie będzie ta sama amortycja. Ja bym nacisnął B. Nie. Wow, antenki, ma lepszy zasięg Nokia. Antenki naprężyły po prostu. Wi-Fi na całe po prostu hale. Na cały pokój. To teraz zmienię na... Mamo! Matka dzwoni, kupiła nasz Snorlaxa. Bum. Dobra, to teraz weź Modro jeszcze. Dobrze. Nie wiem, czy zdążymy ją ten... Na którym Modro jest na 20. Na 20. Więc w montażu treningowym Leo będziesz sobie mogła pozwolić na ewolucję Modry. Ej! A to nie jest jakiś Jolteon? To jest Jolteon. A wziąłeś surfa w ogóle, Pepur? No ale muszę ich je wszystkie pokonać, żeby dostać surfa. Właśnie, Leo, ale się by casual. Nie jestem casualem, bo ustawiłem na Jolteona. No właśnie o tym mówiłem, tak patrzę Modrę, że tak myślę. Pepera, nie przypadkiem, Jolteon teraz będzie. Chodź. Gluta. Nie. Ale daj mu zawalczyć chociaż raz z Kimono Girlsami. Niech widzi, jaka jest moc Eevee po prostu. Jego owulacji. Jeśli on wygra tą walkę, to zostanie Eevee na całe życie. Gdyby jeszcze miał czym walczyć.
Tailwhip by nie trafił. Sand attack. Też potrafi korzystać z kuwety. Widzisz, że ja czekam na to, żeby... Tak, kluj. Szpul, spokojnie, on będzie Umbreonem za niedługo. To dobrze. Embryon. Embryonem. One robi łyk, 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 lepiej niż Sudoudo. Sudoudomon, dokładnie. Masakra. Grunty casual, ale nie pamiętasz, jak nazywasz własny Pokémon. Zabij go! Szpatel! Takuj! Patrz. Ej, wiecie co? Powiem wam, że to było piękne zakończenie tego odcinka. Szpatel, czy nie polubiłeś trochę naszego Gluta? Nie. Czemu? Bez głupi. Wow. Czemu nie lubisz małych Pokémonów oprócz Pikachu? Pikachu jest fajny, bo on się nie każe głaskać i tak dalej, a ten z głupi. Tak, dobrze. Wszystkiego wymaga. Jak mu nie dasz, to tu pieluszko. Nieprawda. Meli jest bardzo przy... A nie, dobra, Eevee, sorry. A co to jest za Pokémon dinozaur? To jest chyba Kangaskhan tutaj. Chyba tak, ale co on tu robi? Rhydon. Gugoch. Nie szkoda im... Gugoch. No to co, to ja będę kończył. Powolutku. Co robił koń? Kończył. Ej! Tam są hantle na tym, tam były, znaczy się. I znowu Szpadel Pokémon Center. Nie, cześć Szpadel. Ja trzyma, ja dzielnie pilnuję tego. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to wpadnijcie na nasze inne odcinki, bo to, jak się pewnie zorientowaliście, nie był nasz pierwszy. I... Niech następne na pewno będą kiedyś. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam się z wami, reszta z wami też się żegna. Trzymajcie się, cześć. Nie wiem, 14 kwietnia. Pa.